kasku czerwonym Rory Schlein od krawężnika, w kasku żółtym Renat Gafurow, nieco dalej w kasku niebieskim Magnus Zorro-Zetterström, aktualnie podjeżdżający na linię start-meta, i od płotu Robert Miśkowiak. Patrzymy na zawodników na starcie, patrzymy na Miśkowiaka tuż przy płocie, jak to będzie wyglądało. Miśkowiak chyba dobrze, chyba to się układa w sam raz dla gdańszczan. Na pełen sukces w tym biegu. Jest tam jeszcze Zetterström, on próbuje walczyć z Miśkowiakiem. Rory Schlein, czy on będzie w stanie objechać Gafurowa? Objechał Gafurowa, a walczy. Miśkowiaka. Objechał Miśkowiaka, Gafurow jeździ. Ale jeszcze nie. Miśkowiak jeździ z przodu, w białym kasku, to jest Miśkowiak. Miśkowiak jest na pierwszym miejscu. Na razie wygląda to na 3-3. I to jest wtedy sukces gdańskiego zespołu. Czy Zetterström będzie w stanie wygrać tutaj z Robertem Miśkowiakiem? Jeśli tak, to jest szansa na remis. Tak, Schlein jest w czerwonym kasku. On jest niesamowicie szybki. Niemal jak w Gdańsku, niemal jak w Lublinie. Tam również Schlein walczył o punkty z liderem drużyny przeciwnej. Jest przed Schleinem w tym momencie Miśkowiak i to już naprawdę nie wygląda dobrze. Atakuje Schlein na ostatnich metrach i wygrał ten wyścig. Jest remis w Łodzi. No takich emocji to się chyba tutaj nikt nie spodziewał.